Zbyszek mówił dużo rzeczy o Jobie, fajnych rzeczy. A chciałbym jeszcze jedną rzecz dodać do Joba, do tego wszystkiego, co on powiedział. Wiemy, że Bóg szczycił się Jobem. Bóg radował się Jobem. Z powodu tego, jak żył Job, był Bożą radością. I wiemy, że Job żył w czasach Starego Testamentu. I czasami mamy takie myśli, no skoro Bóg pozwolił diabłu, skoro Bóg pozwolił diabłu, żeby dotknął Joba, może jest tak, że Bóg dzisiaj będzie pozwalał diabłu, żeby dotykał mojego życia. I wiem, że wielu ludzi ma taki sposób myślenia. Kochani, w Nowym Testamencie, z tego co ja widzę, jest napisane, że diabeł krąży wokół nas jak lew ryczący. On krąży. I nie myślę, że on w ogóle się pyta, czy się może krążyć, czy może krążyć. On po prostu krąży jak lew ryczący. Jest jedna różnica, ogromna różnica. Za czasów Joba ludzie nie mieli mocy, żeby mu się przeciwstawić. Kiedy Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał, powiedział, dana jest mi wszelka moc na niebie i na ziemi. I tą moc dał Kościołowi. I Jezus powiedział, że diabeł będzie krążył wokół was jak lew ryczący, ale wy przeciwstawcie mu się mocnej wierze, a on ucieknie. Kropka. Jest ogromna różnica między dniami, kiedy żył Job, a czasami, w których my żyjemy. My żyjemy w czasach, kiedy Bóg dał nam władzę i dał nam autorytet, abyśmy się przeciwstawiali wszelkim zasadzkom diabła. Bóg cieszył się Jobem w tamtych czasach, kiedy Jezus wyprawił 72 uczniów. Oni przychodzą i mówią, Panie, nawet są nam demony podległe. Jezus się odwrócił i jest napisane, że się rozradował. I mówi, Ojcze, dziękuję Ci, że zasłoniłeś te rzeczy przed mądrymi tego świata, a objawiłeś tym prostym ludziom. Jest napisane, że Jezus się rozradował w swoim sercu. Ja wierzę, że serce Jezusa biło tak samo jak serce Ojca, jak serce nieba. Ja wierzę, że kiedy my dzisiaj odnosimy zwycięstwo w naszym codziennym życiu, całe niebo się raduje. To dzisiaj dla Boga jest radością, kiedy my zwyciężamy, kiedy my wygrywamy przez moc, którą dał nam Jezus przez swoje zmartwychwstanie. Amen? Amen, kochani. Amen. Okej, kochani, chciałbym dzisiaj, abyśmy otworzyli pierwszą księgę mojżeszową, już dawno tam nie byliśmy. I 10 rozdział. Przepraszam, 28 rozdział. I werset 10. Jest napisane, że Jakub pewnego dnia miał sen. Może przeczytam sobie kilka wersetów. Jakub zaś wyruszył z Beer-Szeby i udał się do Haramu. I gdy przybył na pewne miejsce, zatrzymał się tam na noc, werset 11, a gdyż słońce zaszło i wziął jeden kamień z tego miejsca, położył go sobie pod głowę i zasnął na tym miejscu. I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba, po niej zaś wstępowali i wstępowali aniołowie Boży. A Pan stał nad nią i mówił, jam jest Pan, Bóg Abrahama, ojca Twego, i Bóg Izaaka, ziemię, na której
leżysz, dam tobie i potomstwu twemu. I przejdziemy do wersetu 16. A gdy Jakub się obudził ze snu, rzekł, zaprawdę, Pan jest na tym miejscu. Zaprawdę, Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Zdjęty trwogą rzekł, o jakimże lękiem napawa to miejsce? Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba. Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba. Kochani, zobaczcie, jakie to było miejsce. To nie był jakiś budynek, to nie była jakaś katedra. To było gdzieś miejsce, gdzie nie było w ogóle ludzi w tym czasie, jakieś może wzgórze. I kiedy Jakub miał to objawienie Bożej obecności, mówi, to jest dom Boży i brama do nieba. Tu jest dom Boży i brama do nieba. Kochani, i to jest pierwszy raz, kiedy w Słowie Bożym jest użyte sformułowanie dom Boży. Dom Boży jest to miejsce, gdzie jest Boża obecność. Dom Boży to nie jest katedra, to nie jest piękny, wielki kościół, jakich jest dużo w Rzymie, gdzie ostatnio byłem z Esterką. Dom Boży to jest miejsce, gdzie jest Jego obecność. I miejsce, gdzie jest Jego obecność, to jest miejsce, gdzie również jest brama do nieba. Boża obecność jest tak niezbędna dla tych, którzy wchodzą przez bramę do nieba. Kochani, Kościół Boży jest domem Bożym i Bóg zaplanował, żeby ten dom był pełen Jego obecności. I Bóg tak zaplanował, i to jest Jego serce, i to jest Jego wola, żeby to miejsce, żeby dom Boży był wypełniony Bożą obecnością. Kochani, my tak bardzo potrzebujemy Bożej obecności. Więcej i więcej, i więcej, i więcej, i więcej. Ja wierzę, że Bóg chce, żeby nasze serca na nowo zapragnęły więcej i więcej i więcej Jego obecności. Jego obecność jest tak niezbędna w naszym życiu. Nie tylko to logiczne, że my wiemy, dobrze, że my wiemy, ale wierzę, że Bóg chce, żeby ta obecność była wręcz namacalna. Szczególnie tam, gdzie się spotyka Kościół Boży. Szczególnie w tym miejscu. Nie tylko, ale szczególnie w tym miejscu. Dawid powiedział kiedyś taką rzecz, Panie, nie zabieraj swojej obecności ode mnie, żebym nie stał się podobny do tych ludzi, którzy schodzą do grobu. Innymi słowy, żebym nie stał się podobny do tych, którzy Ciebie nie znają. My tak potrzebujemy Jego obecności, przeżywania, doświadczania Jego obecności, bo ta obecność nas zmienia i stajemy się coraz bardziej tacy jak On. I wiem, że zły chce odwrócić nasze oczy w inną stronę. Stronę trosk, problemów. Ich zawsze będzie dużo. Ale kochani, Bóg mówi, złóżcie wszelką troskę na mnie. Szukajcie moją obecność. Dążcie do mojej obecności. Bóg pragnie, żeby Jego Kościół był coraz bardziej i bardziej i bardziej pełny Jego obecności. Tak jak Jakub powiedział, zaprawdę to jest dom Boży. Brama do nieba. Dlaczego? Bo miał tam spotkanie z Bogiem. On miał tam spotkanie z Bogiem. Bóg chce, żebyśmy mieli jak najwięcej takich ponadnaturalnych spotkań z Nim. Amen. Kochani, to jest tak, tak bardzo ważne dla nas. Kochani, otwórzmy sobie może Dzieje Apostolskie. Pierwszy rozdział. Jest to czas, kiedy Pan Jezus odszedł z tej ziemi. I zanim odszedł, powiedział do swoich uczniów, pozostańcie w Jerozolimie, nie wychodźcie z miasta,
aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Kochanie, zobaczcie. Pan Jezus odchodzi, umiera. Później staje z martwych i idzie do Ojca. I uczniowie o tym wiedzą. Znajdują się w tym czasie w Jerozolimie. I Jezus mówi im, pozostańcie tutaj w mieście, ponieważ coś szczególnego się wydarzy. Zostańcie przyobleczeni mocą z wysokości. Pozostańcie tutaj w tym mieście. I kochani, to nie było zbyt ciekawe miasto, żeby w nim zostać. To było to samo miasto, gdzie niewiele wcześniej, parę tygodni wcześniej wołali ukrzyżuj, ukrzyżuj, ukrzyżuj i ukrzyżowali Zbawiciela. To nie były wczasy. To nie był wypoczynek. To nie był wypoczynek po ciężkiej pracy. To było miasto, gdzie oni mieli prawo żyć w stresie. Ukrzyżowali Jezusa. Prawdopodobnie zabiorą się i za nas. Kochani, i uczniowie są w tym mieście. Jezus, i co robią? Jest ich około grupa 120. Byli uczniowie Jezusa, była Jego matka, Maria, byli Jego bracia, byli inni uczniowie Jezusa. Było około 120 osób. I zebrali się w górnej izbie i czekali na coś. Do końca nie wiedzieli, co to będzie. Jezus powiedział, czekajcie, aż zostaniecie przyobleczeni. Oni nie wiedzieli, jak długo mają czekać. Oni nie wiedzieli, czy to będzie dzień, czy to będą dwa dni. Nie wiedzieli, nie znali daty. Wiedzieli, że mają czekać. I kochani, jest napisane w wersecie 14, że ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwach wraz z niewiastami, z Marią, Matką Jezusa i z braćmi Jego. Jest napisane, że oni trwali jednomyślnie w modlitwach. Kochani, chciałbym dzisiaj położyć akcent na to, że oni trwali jednomyślnie w modlitwach. Kochani, i nie wiemy, czy trwali jednomyślnie od pierwszej sekundy, jak się zebrali, czy pierwszej minuty, jak się zebrali, ale jest napisane, że trwali jednomyślnie. Być może, że zabrało im trochę czasu, żeby dojść do tego, żeby byli jednej myśli. Nie wiemy dokładnie, jak to było, ale Duch Święty zaznaczył, że trwali jednomyślnie w modlitwie. Kochani, i kiedy trwali w jednomyślnie w modlitwie, coś się wydarzyło. Kiedy byli jednej myśli, jakiej myśli? Czy oni byli myśli Piotra, czy myśli Jana, czy myśli Jakuba, czy myśli Marii? Jakiej myśli byli? Ja wierzę, że byli myśli Chrystusowej. Że ich całe serce skoncentrowało się na tym, Boże, co Ty od nas chcesz? Jaki jest plan Twój? Zebraliśmy się tu, bo Ty nam kazałeś. Jesteśmy tu, żeby z Twojego powodu, jesteśmy tu dla Ciebie i Ty jesteś celem. Jesteśmy tutaj po to, żeby czynić to, robić to, co Ty chcesz, żebyśmy robili. Wierzę, że uczniowie stanęli w tym miejscu, oni nie mieli jakichś wielkich planów, ale ich serca były skierowane na Jezusie. Ich serca były totalnie skierowane na tym, co Bóg od nich chce. Że inne rzeczy nie miały w tym momencie znaczenia. Znaczenie miało to, co Bóg chce dla nich. To, co Bóg chce od nich, to miało znaczenie. I kochani, wierzę, że taka postawa serca sprawiła, była jakby drogą, że Duch Święty przyszedł i wypełnił to miejsce.
Ich serca były skoncentrowane na tym, co Bóg od nich chce. Kochani, ja wierzę, że jednym z powodów, dlaczego my nie oglądamy dzisiaj tego, co oni zobaczyli w takim wymiarze, jest to, że my często przychodzimy i nasze serca są wypełnione tym, co my chcemy, a nie tym, co Bóg chce. Dzisiejszy generalnie Kościół jest skoncentrowany na tym, co on potrzebuje, a nie tym, co Bóg chce. I oni byli jednej myśli. Oni chcieli wiedzieć, co Bóg od nich chce i byli w stanie zapłacić każdą cenę, żeby zrobić to, co Bóg od nich chce. Kochani, i ta jedność spowodowała, że przyszedł wiatr i przyszedł ogień. Że przyszedł wiatr i przyszedł ogień, przyszedł Duch Święty w swoim powiewie. Przyszedł w takim namaszczeniu, że w tym miejscu coś się z nimi stało. Ta jedność sprawiła, że Duch Święty przyszedł. Kiedy Duch Święty przyszedł do tych jednych serc, coś się wydarzyło. Był wiatr i zobaczyli ogień Ducha Świętego, który był nad nimi. I oni zostali wszyscy napełnieni Duchem Świętym. Zostali napełnieni Duchem Świętym. I wyszli na ulicę. Kochani, zobaczcie, do tego momentu byli ukryci w izbie. Byli w mieście, można powiedzieć, w mieście totalnej niewiary. Byli w mieście, które odrzuciło Chrystusa, które posłało Chrystusa na śmierć, dlatego, że nie uwierzyli w Niego, kim był. Kochani, i kiedy przyszedł Duch Święty przez jedność ich serc, kiedy ich wypełnił, kiedy wyszli na ulicę, zaczęli wielbić Boga innymi językami. I to nie było normalne zjawisko. Nagle ludzie zaczęli się schodzić wokół nich. Co to jest? Popili się? Ale wierzę, że na głos pijanego człowieka nikt się za bardzo nie zatrzymuje na ulicy. Było coś więcej. Coś więcej niż to, co oni nie rozumieli. Ja wierzę, że była taka Boża obecność, która sprawiła, że ludzie zaczęli się gromadzić wokół nich. Mówią, co to jest? Upili się? Nie. Jest ta godzina? Nie. Ale zaraz, zaraz, co oni mówią? Oni wielbią Boga w moim języku. Przecież oni nie znają mojego języka. Ktoś mówi, no, oni wielbią Boga w moim języku, ale przecież też nie znają mojego języka. Zaczęli uwielbiać Boga w językach, których się nie uczyli. Ponieważ Jerozolima to było miasto, gdzie było wielu obcokrajowców, ludzie byli zdumieni, jak to jest możliwe. Ale wierzę, że to Boża obecność sprawiła, że ci ludzie zaczęli przychodzić i słuchać. I ich serca się zaczęło się otwierać. I co się stało? Wstał Piotr. Ten, który kilka tygodni wcześniej zaparł się Jezusa, bo się bał o swoje własne życie. Wstał w namaszczeniu i zaczął głosić odważne słowa. I co się stało? 3000 ludzi nagle nawróciło się. Coś, co było niemożliwe parę tygodni wcześniej, stało się możliwe. Parę tygodni wcześniej wołali, ukrzyżuj go. Parę tygodni później, kiedy przyszedł Duch Święty, oni pokutowali, wyznawali swoje grzechy, chrzcili się i nawracali się do Chrystusa. I to było prawdziwe nawrócenie. Oni wyznawali publicznie swoje grzechy. Oni dawali się ochrzcić. Kochani, to, co było niemożliwe, stało się możliwe. Kiedy? Kiedy przez jedne serca przyszła obecność Ducha Świętego. Do ludzi, którzy mieli jedno serce, jedno pragnienie.
którzy chcieli tego, co Bóg chce. Kochani, to jest ogromna lekcja dla nas. Jedne serce, jedna myśl, to, co Bóg chce, jest to coś, do czego Bóg nas prowadzi. Gdziekolwiek, czy w rodzinach, czy w kościele, gdziekolwiek jesteśmy, jedno serce, jedna myśl uwalnia Bożą obecność, przyciąga Bożą obecność. Kochani, i wierzę, że w takich sytuacjach, kiedy mamy to jedno serce, kiedy dążymy do tego, żeby mieć jedno serce, serce, które jest skoncentrowane na tym, co Bóg chce, nie to, co ja chcę. Takie serce przyciąga Bożą obecność. Kochani, tak często modlimy się o przełomy w różnych rzeczach, ale wierzę, że wiele przełomów przychodzi wtedy, kiedy ludzie mają jedno serce. Kiedy ludzie mają jedno serce, nie to, co ja chcę, nie to, co ja chcę, nie to, co ty chcesz. Będziemy szukać tego, co Bóg chce. Będziemy szukać Boga. Będziemy dążyć do tego całym sercem, do tego, co On chce. Poddamy Mu się, bo wiemy, że kiedy Jemu się poddamy, rzeczy niemożliwe staną się możliwe. Rzeczy, które są niemożliwe dla nas, staną się możliwe. Bo Bóg, dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ma rzeczy niemożliwych dla Jego obecności. Nie ma rzeczy niemożliwych. Kochani, dlatego tak ważne jest szukanie Jego i szukanie tego jednego serca, które pragnie tego, co Bóg pragnie. Amen? Które pragnie tego, co Bóg pragnie. Dzisiaj Mariusz się fajnie modlił, żebyśmy byli jak lwy i żebyśmy byli jak gołębie. Kochani, w Bogu jest to możliwe. Żebyśmy byli jak lwy i żebyśmy byli jak gołębie. Żebyśmy byli wrażliwi jak gołębie. Żebyśmy mogli słuchać Boga. Abyśmy mogli skoncentrować nasze serca na tym, co Bóg chce. I żebyśmy żyli tak, żeby Boży gołąb mógł zawsze spoczywać na naszym życiu. Żeby Jego delikatna obecność mogła spoczywać zawsze na naszym życiu. Kochani, gołąb jest bardzo delikatny. Spróbujcie pokrzyczeć trochę przy gołębiu. Długo nie będziecie oglądać. Długo nie będziecie oglądać, kiedy zaczniecie krzyczeć. Nawet nie do niego, koło niego. On ucieknie. Kiedy zaczynacie denerwować się, złościć się, gołębie nie lubią takich klimatów. Gołąb jest symbolem pokoju. I wierzę, że Duch Święty jest dokładnie taki sam. Już kiedyś mówiliśmy na temat Ducha Świętego. Kochani, gołąb potrzebuje atmosfery, gdzie on będzie przebywał. Kochani, ja wierzę, że Bóg chce dać nam świadomość tego, że Jego obecność, że Bóg chce, żeby Jego obecność spoczywała na naszym życiu. Wierzę, że Bóg chce, żebyśmy tak żyli, żeby Jego obecność mogła spoczywać na naszym życiu. Żebyśmy razem, wspólnie szukali Jego obecności. Amen. Pomodlimy się na koniec.